Zimowa wyprawa do groty, żeby obejrzeć lodospad, była must do w planach naszej noworocznej wizyty w Andrychowie. Ale przedsylwestrowa zima w Beskidzie była w zaniku, a temperatura i ciepła barwa słońca przypominały pogodę z końca marca. Brakowało tylko żółtych bazi na wierzbach. W lesie było nawet całkiem chłodno, ale nie bardzo wierzyliśmy, że lodospad mógł przetrwać gwałtowną świąteczną odwilż. Jak na razie to nie przechodziliśmy jeszcze ani razu przez tą konkretną. Droga do jaskini jest prosta jak drut, ale udało się nam ją zgubić, co było trochę deprymujące, bo zamierzaliśmy się wybrać do groty ponownie w noc sylwestrową. Wchodzimy do limbowiska. Te wielkie drzewa, które w czasie naszej listopadowej wyprawy wydawały mi się limbami, okazały się jednak być wielkimi jodłami. No właśnie. A czemu się skończyło? Tak. Jesteśmy już na rozwidleniu dróg powyżej groty. Jeszcze kilkadziesiąt metrów niepokoju i... Jest! Jednak się nie przewali. Zawieszony między tymi rudymi dywanami bukowych liści, lodospad wygląda niezwykle, chyba nawet ciekawiej niż w mroźną i śnieżną zimę. Lodowych stalagmitów, które tworzą się we wnętrzu groty od kapiącej ze sklepienia wody, jest sporo. Mają nawet całkiem pokaźne rozmiary. No.
Dospad. Dospad na Dusicy, poniżej groty, przestał już być lodospadem. Z groty poszliśmy wyżej, na rozległą bukową przesiekę, skąd doskonale widać Babią Górę i Pilsko. Ten widok był trochę niepokojący z perspektywy naszego przyszłego nocnego sylwestrowego wejścia do groty. Szczęścia też chodzą parami. Do pięknego dnia, wspaniałego lodospadu, dostaliśmy jeszcze fantastyczny zachód słońca. Thank you.
zdrowia, pomyślności i do najlepszego. W ogrodzie zawsze spotykamy kogoś fajnego. Nowy rok witaliśmy w towarzystwie dwóch chłopaków, którzy przyszli tu z Andrychowa. Było nas w sumie 8 sztuk, 2 psy i 6 ludziów. Tak! Rozpad nie dotrwał 2013 roku. Poległ dzień wcześniej. Ale to musiał być łomot. A lodowe stalagmity w zimnym wnętrzu jaskini przypominają, że to dopiero początek stycznia. Prawdziwa zima jeszcze przed nami. Nobody's fault. I fell on me, then you on me. That's what humans do as they pass on through. I think we can't. Though you.